Malo je sad neugodno. Trochę teraz niezręcznie jest mówić po takich pięknych słowach od proboszcza. Pragnę mu również podziękować za te 3 lata, które spędziliśmy tu i za te wszystkie rzeczy, które on tu uczynił. Łatwo jest być dobrym i wikariuszem, gdy masz dobrego proboszcza, który zawsze cię wysłucha, który zawsze jest wsparciem w twojej drodze życia. Zawsze błogosławieństwem jest móc występować z tego miejsca, z tego ołtarza i powiedzieć pewną jedną częścią, rozumiem was wszystkich, którzy tu stoicie na tym słońcu, w tym upale. Ja też, mając 15-16 lat, po raz pierwszy przyjechałem na festiwal młodzieży. Przez 2-3 lata przyjeżdżałem tu, spędzałem te 5-6 dni w słońcu, w tym upale. I teraz mam okazję być z drugiej strony i podzielić się kilkoma myślami, przedstawić wam moje doświadczenie. Podczas tej katechezy na krótko zatrzymałbym się na haśle tego tegorocznego festiwalu młodzieży, a to jest: uczcie się ode mnie, a odnajdziecie pokój. Na początku chciałbym przeczytać krótki fragment z Ewangelii, z którego wzięty jest ten fragment, i zatrzymię się na kilku częściach. Ten tekst Ewangelii według świętego Mateusza mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Na początku chciałbym krótko zatrzymać się na tym czasowniku uczyć się. Piękna charakterystyka, piękna cecha. My w naszym życiu pewnych rzeczy sami możemy się nauczyć, możemy wziąć jakąś książkę, jakiś podręcznik, spojrzeć, jak ktoś coś robi i później sami próbować wprowadzić w czyn te rzeczy, a nauka jest w nauce jest ważna rola nauczyciela, jego postać. On zawsze stara się uczyć innych. Pięknie jest, gdy ktoś swoim życiem, z przykładem swojego życia pokazuje, jak funkcjonują pewne rzeczy, a nie tylko mówi to tobie, uczyń to w ten sposób. Piękna figura nauczyciela z moich wczesnych lat nauki, podstawowa, szkoła średnia, szkoła, uczelnia, i tych wszystkich postaci, które były w moim życiu kapłańskim. Miło jest spotkać nauczycieli, chociaż czasami nie zgadzaliśmy się co do pewnych rzeczy, a teraz pięknie jest spotkać się i porozmawiać, co dzieje się w życiu. Moi młodsi bracia, którzy tutaj są, my ojcowie, którzy mieszkamy, żyjemy w większych wspólnotach, mamy to błogosławieństwo, że mieszkamy ze starszymi braćmi, starszymi kapłanami. Niektórzy mają ponad 80 lat i mają ogromne doświadczenie w życiu. Chociaż czasami nie mamy takie same stanowiska w życiu, ale gdy na końcu usiądziemy i my, młodsi ojcowie, wchłaniamy ważne rzeczy, to, co oni przeszli w swoim życiu, dlatego że oni mają wiele doświadczenia. Pięknie jest zdobywać nową wiedzę, poszerzać swoje horyzonty, poszerzać swoje spojrzenie na świat. Ale obok tych wszystkich ziemskich nauczycieli, każdy z nas ich miał lub ma w swoim życiu, dla nas chrześcijan wyjątkowe miejsce zajmuje inny nauczyciel, a to jest Jezus Chrystus, to znaczy nasz boski nauczyciel. Jezusa w Ewangeliach nazywają wieloma nazwami.
określeniami. Najbardziej lubię to określenie, że Jezus Chrystus jest naszym nauczycielem, a my jesteśmy Jego uczniami. Na początku uczniowie, było ich tylko 12, a później widzimy, że ta nazwa uczniowie odnosiła się do wszystkich chrześcijan, do całej wspólnoty. I my wszyscy teraz, którzy jesteśmy tu zgromadzeni, jesteśmy uczniami Chrystusa. Ale Jezus różni się od innych nauczycieli. Gdy spojrzymy teraz na elitarnych nauczycieli, profesorów, oni wymagają tylko pewien rodzaj ludzi, to znaczy bardzo dobrych uczniów i tworzy się tak zwany zamknięty krąg ludzi. Jezus Chrystus do swojej szkoły zaprasza nas wszystkich bez żadnych warunków gotowości. Podstawowy warunek, którego pragnie Jezus, to to, że my chcemy, aby On prowadził nas w naszym życiu. Być uczniem to nie znaczy iść tylko za czyjąś nauką, powtarzać pewne rzeczy, które On nam mówi. Uczyć się na temat danych cech, na przykład moralności. Gdy zobaczymy, wrócimy do Pisma Świętego, to tam była znana postać nauczyciela. Uczniowie mogli opuścić swoich nauczycieli i później iść i sami nauczać. Już nie potrzebowali nauczyciela, ale my w przeciwieństwie do nich bez przerwy jesteśmy wezwani, aby być ze swoim nauczycielem i przede wszystkim Jego naśladować, Jego osobę, Jego przykład, a dopiero później wszystkie te słowa i rzeczy, które nas nauczył w naszym życiu. Co to znaczy uczyć się od Jezusa, tak jak On mówi w dzisiejszej Ewangelii? Uczyć się od Jezusa oznacza przylgnąć do Niego. To znaczy mocno trzymać się Jezusa, być trwale przylgniętym do Niego w swoim codziennym życiu, iść za Nim, iść za Jego krokami, dzielić się Jego patrzeniem na świat. Każdy z nas może zapytać się, od kogo uczę się tego w moim życiu, gdy mam potrzebę jakiejś wiedzy, zdobyć jakichś zdolności, do kogo pójdę. Wielu nauczycieli, nie tylko tych bezpośrednich, ale widzimy, że media, szczególnie społecznościowe, pragną ukształtować i być naszymi nauczycielami. Teraz krótko chciałbym się zatrzymać na nas, jako na uczniach Chrystusa, na niektórych cechach, które powinniśmy mieć w naszym życiu, zaczynając zawsze od pewnych wydarzeń z Ewangelii. Na początek wróćmy do wczorajszej Ewangelii, którą słuchaliśmy podczas wczorajszej Eucharystii. Słyszeliśmy, jak Piotr powiedział, że Jezus jest Synem Bożym, ale mimo tego, że Bóg Ojciec to objawił, później czyni niepojęty błąd, niezrozumiały. On jako uczeń Chrystusa bierze swojego nauczyciela na bok, pragnie go uczyć. Uczeń próbuje wychowywać swojego nauczyciela. Po prostu nie podobało mu się to, że Jezus ma cierpieć i że musi wziąć swój krzyż. Piotr tak nie wyobrażał sobie Boga. Piotr pragnie dla Jezusa być nauczycielem, zamiast pozwolić Jezusowi, aby on go nauczał. Jedną z pierwszych cech, które powinniśmy mieć jako uczniowie, to to, by być zawsze gotowym na to, by Pan prowadził nas przez życie. Gdy Jezus mówi do Piotra, mówi: odejdź ode mnie, szatanie. Ci, którzy lepiej rozumieją tłumaczenia, mówi właśnie, to mówi: Piotrze, idź tam za mną. To jest właściwie cel
nauczyciela, nie żeby Jezus nas naśladował, szedł za nami, lecz abyśmy zawsze my byli za Jezusem, abyśmy pozwolili na to, by On prowadził nas. Chociaż wiele rzeczy w pewnych momentach dla nas nie będzie jasne, to wymaga od nas oddania, zaufania, abyśmy po prostu oddali się Bożemu przewodnictwu. I czasami pragniemy zmienić Boga, zamiast pozwolić na to, by Bóg przez modlitwę zmieniał nas. Widzimy, że nie jest łatwo być uczniem Jezusa. Często nie zgadzamy się co do pewnych rzeczy i potrzebny jest czas, abyśmy pozwolili Jezusowi, by zmienił pewne rzeczy w naszym życiu. Druga cecha, którą powinniśmy mieć jako uczniowie, to słuchanie. Wierzę, że my wszyscy w naszym kształceniu się słuchaliśmy. Ważne jest słuchanie w życiu duchowym. A w przeciwieństwie do Piotra, który pragnie nauczać Jezusa zamiast słuchać, w Biblii odnajdujemy jedno piękne stanowisko. Mianowicie w żydostwie był zwyczaj, że uczniowie siedzą przy nogach swojego nauczyciela. Oni byli niżej, a nauczyciel siedział wyżej. Oni byli skierowani w stronę swojego nauczyciela. I to jedna postawa pokory i słuchania. Jeden piękny przykład tego znajdujemy w 10 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza, którą słuchaliśmy przed kilkoma niedzielami, gdy o Marcie i Marii, gdy Marta pracowała, Maria usiadła u stóp Jezusa i słuchała Jego słów. Wierzę, że my wszyscy w łatwiejszy sposób możemy odnaleźć się w Marcie, która pracuje, tak jakbyśmy czasami chcieli, by Jezus podziwiał te nasze wielkie czyny, a Jezus pragnie czasami, abyśmy się zatrzymali w naszym życiu i abyśmy słuchali. Ale słuchać jest niełatwo. Wszyscy chętniej mówilibyśmy, nauczali, tak jak Piotr, zamiast zatrzymać się i pozwolić innym, pozwolić Bogu, aby do nas przemówił. Możemy rozpocząć od tych naszych relacji ludzkich. Na ile pozwalamy, by oni, ludzie do nas przemawiali, na przykład w modlitwach. Wszyscy lubimy mówić do Boga, narzucać Mu jakieś rzeczy, zamiast wycofać się, zatrzymać, wsłuchiwać się w swoje wnętrze i wsłuchiwać się w głos Boży. Ale nie jest łatwo pozostać w ciszy z sobą, swoimi słabościami, ranami, swoimi upadkami. Jak słuchać w życiu duchowym? Jeden z piękniejszych doświadczeń, które miałem, to w Medjugorju doświadczenie adoracji i ciszy podczas adoracji. Przed kilkoma dniami, gdy była modlitwa przed krzyżem i modlitwa ze świecami, mimo takiej wielkiej liczby osób, które się tutaj znajdowały z różnych części świata, po czytaniu, po medytacji, po pieśniach, panowała całkowita cisza i trudno jest znaleźć w innym miejscu takie doświadczenie, gdzie tysiące osób może milczeć, klęczeć przed Panem i pozwalać Panu, aby przemawiał. To jest piękne przesłanie, które proponuje Medjugorje temu światu, który trwa w pędzie, biegu. Abyśmy się zatrzymali, by Pan do nas przemówił, abyśmy poznali Jego głos w hałasie tego świata. Jeszcze jedna piękna cecha. Jesteśmy wezwani, aby ją mieć. To znaczy być otwartym. W kilku miejscach w Ewangelii napotykamy miejsce, gdzie napisane jest, że Jezus wyjaśniał uczniom pewne rzeczy w nocy. Przykład takiej nocnej rozmowy znajdujemy w 3 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, gdy Nikodem przychodzi
do Jezusa i na początku tej rozmowy Nikodem nazywa Jezusa słowami nauczyciel. A wiemy, że Nikodem był również nauczycielem i trudno jest we współczesnym świecie odnaleźć dwóch nauczycieli, dwóch profesorów, którzy są gotowi rozmawiać i pozwolić sobie nawzajem, by nauczać. Pozwala Jezusowi, by uczył. Zauważamy, że w Nim jest otwartość, gotowość na zmianę. Nikodem, tak jak my, nie rozumie w pełni tego, co Bóg do niego mówi. I czasami potrzebny jest czas i wysiłek, abyśmy zobaczyli to, co Bóg mówi. Ważnym jest, aby mieć otwarte serce i ważnym, by nie być zamkniętym. Ważną cechą, którą znajdujemy u pewnych osób, u tych osób, które nie chcą zostawić swoje pomysły, swoje plany, trudno jest z nimi pracować, bo oni chcą innych nauczać, zamiast pozwolić, by ktoś ich nauczał. Wspomnijmy również przykład niepokalanej dziewicy Maryi przed 3 dniami w Dniu Matki Bożej Anielskiej. 2 sierpnia słuchaliśmy Ewangelii, gdy anioł Gabriel przychodzi do niepokalanej dziewicy Maryi. Widzimy, że ona była otwarta, gotowa na nauczanie ze strony Pana. Dla niej nie było wszystko jasne. Ona nie do końca wszystko rozumiała. Czasami nie musimy wszystkiego rozumieć i w wierze nie musimy, nie możemy w pełni Boga zrozumieć. Ważne jest, abyśmy pozwolili na to, by Bóg prowadził nas. I jeszcze coś zauważamy w niepokalanej dziewicy Maryi. Ona nie bała się zadać pytanie aniołowi, jak będzie dziecię poczęto, jak nie zna męża. I nie jest złym pytać się, jak nie znamy jakiejś odpowiedzi w naszym życiu. Iść do Pana, iść z pokornym stanowiskiem, postawą, otwarciem, by Jego Słowo było ostatnie w naszym życiu. Nie abyśmy narzucali Bogu naszą wolę, ale aby Boża wola zapanowała w naszym życiu. Często jest to wspominane w orędziach Matki Bożej tutaj w Medjugorju. To znaczy to wezwanie do otwartości, byśmy otworzyli się dla Boga, otworzyli nasze serca. To jest to, co czyniła niepokalana dziewica Maryi i to, co uczynił Nikodem w swoim życiu. Jeszcze ważnym jest to, gdy mówimy o otwartości, byśmy byli otwarci na Ducha Świętego. Pięknym jest to, że w Medjugorju przed poranną katechezą modlimy się do Ducha Świętego, modlimy się, by prowadził nas w tych dniach i byśmy dobrze słyszeli te słowa, które będą wypowiedziane. Gdy przyjmują Ducha Świętego, to prawdziwie rozumią, z czego od nich pragnie. Tak było z uczniami. Na początku każdego dnia ważnym jest, aby wezwać moc Ducha Świętego, aby On prowadził nas przez życie i zawsze prowadzał nas w to bogactwo, które Chrystus pragnie nam darować. Uczyć się od Jezusa Chrystusa. On mówi, że jest cichy, pokornego serca. Ta Ewangelia czytana jest w uroczystość serca Jezusowego. Ważne jest, abyśmy, tak jak apostoł Jan, przyszli do Jezusa, oparli naszą głowę na Jego sercu, na Jego piersiach i pozwolili, by nasze serce, nasze wnętrze było tak jak wnętrze Jezusa. To znaczy, abyśmy starali się miłować tak jak Jezus miłował Boga i swoich bliźni. Uczyć się od Niego, jak odnosić się wobec innych ludzi, wobec swoich bliźni. Ważnym jest, aby uczyć się od Niego modlić. Pierwszy piękny fragment z Ewangelii, gdy Jezus znalazł się na miejscu osobnionym, w ciszy,
nie chciał, żeby go uczniowie widzieli, ale gdy uczniowie odkryli, że nauczyciel się modli, prosili go, by on nauczył modlić się, nauczył ich modlić się. Jezus niczego nie narzuca, lecz stara się przez swoje życie i swój przykład to pokazać i wzywa nas, abyśmy go naśladowali, szli za nim w naszym życiu. I im bardziej uczymy się od Jezusa, słuchamy Słowo Boże, to przez to będziemy stawali się podobni do Niego. Nasze serce wtedy będzie jak Jego serce. Nasze słowa i nasze uczynki staną się takie jak Jego. I wracamy do tego, do tej pierwotnej zgody, która była między Bogiem i ludźmi, zanim grzech wszedł na świat, przyszedł na świat. Wrócimy do tego momentu, gdy człowiek trwał w zgodzie z przyrodą, z Bogiem, z bliźnimi, z otoczeniem, ale ważniejsze jest to, że człowiek trwał w pokoju i harmonii z Bogiem. To jest ten biblijny pokój, prawdziwy pokój, który chce dać nam Jezus, trwać w jedności z Bogiem. I wierzę, że każdy z nas teraz czy kiedyś w swoim życiu szukał pokoju, ale nie może być pokój bez Boga. Widzimy, że na każdym kroku ludzie, media proponują pokój, ale czasami proponują nam szybkie i łatwe rozwiązania, ale do prawdziwego pokoju, bezpieczeństwa potrzebny jest czas. Prawdziwy pokój nie może tak łatwo przyjść. To jest wtedy fałszywy pokój, fałszywe bezpieczeństwo. Bóg nigdy nam nie obiecał, że będzie łatwo, że zmiana nastąpi od razu, lecz wymaga od nas ofiary, wytrwałości i obiecuje nam, że zawsze będzie z nami. Nie mówi, że będzie łatwo, lecz że zawsze będzie z nami. Gdy Jezus zmartwychwstał, Jego uczniowie bali się, zamknęli się, byli za zamkniętymi drzwiami. Gdy zmartwychwstały, przyszedł do nich, pierwsze słowa, które do nich wypowiedział, to było: pokój wam. Jezus wiedział, że Jego uczniowie trwali w lęku i niepokoju i często widzi to w nas i pragnie nam przynieść swój pokój. Widzimy, że pokój może przyjść tylko od Pana, od bez Boga nie ma prawdziwego pokoju. Zauważamy to we współczesnym świecie. Widzieliśmy to w całej historii, gdy ludzie starali się stworzyć pokój w niewłaściwy sposób, ale to zawsze wywoływało większe nieporządki, niepokój. Widzimy, że chcemy trwać w zgodzie z Bogiem, ale wiemy, kto chce zniszczyć tą zgodę, tą harmonię. To jest grzech. Grzech zniszczył ten pierwszy pokój, który był między Bogiem i człowiekiem. Każdy ma takie doświadczenie w swoim życiu, doświadczenie grzechu. Czasami wydaje nam się, że jest pokój, pewność, bezpieczeństwo, ale grzech zawsze przynosi w życie niepokój, w nasze relacje międzyludzkie i zwłaszcza w relacje między człowiekiem i Bogiem. Grzech tworzy brzemię w naszym sercu i w naszym życiu. Jeśli wrócimy do samego początku tej krótkiej Ewangelii, to zauważymy, że Jezus mówił o jakimś brzemieniu, jarzmie. Mówi, abyśmy przyjęli Jego brzemię, Jego jarzmo i abyśmy oddali Mu nasze jarzmo. Co to jest? Jaki to jest ciężar, który nosimy w naszym życiu? Wierzę, że każdy z nas czegoś takiego doświadczył, dźwigania niepotrzebnego brzemienia.
Czasami ludzie narzucają nam jakieś ciężary, trudności, a my jesteśmy tymi, którzy też w życiu innych ludzi umieszczają ciężary. Niepotrzebnie to czynimy, czynimy to również sobie. Może to jest przez niewłaściwe decyzje, niewłaściwe słowa, uczynki. Najczęściej to jest grzech, który jest największym ciężarem naszej duszy. Czasami niepotrzebnie przyzwyczajamy się do tego ciężaru. Nigdy nie wolno nam przyzwyczaić się do grzechu, bać się pójść do spowiedzi i zrzucić to brzemię. Przygotowując się do tej katechezy, przypomniałem sobie pewien przykład. Doświadczyłem tego w rozmowie z pewną osobą przed kilkoma miesiącami. Ona dała świadectwo, że w pewnym momencie swojego życia zdecydowała się uczynić zwrot i pójść innym kierunkiem w swoim życiu. Dawała świadectwo, że tu się wyspowiadała, potem nawróciła i poszła za Jezusem. I przez kilka lat wszystko było w porządku i nagle upadła. Uczyniła tylko jeden grzech, który nie był tak wielki i nie miała siły, by przyjść do spowiedzi. Bała się przyjść, bała się Bogu oddać ten ciężar. Bała się kolejnego upadku. Niepotrzebnie przyjęła ten stary ciężar, umieściła na swoich ramionach ten ciężar grzechu i znów dźwigała przez kilka miesięcy, nawet przez kilka lat. I aby zdjąć ten ciężar, nie trzeba wiele wysiłku. W tych dniach na pewno zauważyliście ten krzyż świętego Damiana. I to jest krzyż, który jest bardzo ważny. Jest bardzo ważnym dla nas Franciszkanów. Pochodzi z epoki, w której Jezus nie był pokazywany jak w pozycji cierpiącej, lecz jeśli spojrzycie na Jego oblicze, to zobaczycie, że Jezus jest radosny, Jego spojrzenie jest delikatne, Jego ręce są rozłożone, tak jakby wzywał nas, abyśmy przyszli do Niego. Znaczącym jest to, że ten krzyż znajduje się nad ołtarzem, tak jakby nas wzywał. Mówił, że ołtarz jest miejscem spotkania, ołtarz to miejsce, w którym pragnie, abyśmy oddali Mu nasze trudności, nasze ciężary. Ciężary, brzemiona zdejmujemy podczas sakramentu spowiedzi. Ludzie często boją się pójść do spowiedzi, ale gdy spojrzycie na oblicze Chrystusa, to widać, że wzywa nas, abyśmy przyszli do Niego. To są te słowa, które skierował na początku tego tekstu, który przeczytaliśmy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Widzimy, że Bóg nie wzywa doskonałych, dobrych, lecz utrudzonych i obciążonych. I gdy Bóg wzywa, to nikogo nie zmusza. Bóg zawsze proponuje wolność. Wzywa nas, abyśmy sami wybrali, byśmy się nie bali i przyszli do Niego. Jednym z najpiększych doświadczeń, które mam jako kapłan, to właśnie doświadczenie spowiedzi. To znaczy, gdy zauważymy osobę, która wchodzi do konfesjonału i na jej obliczu widać, że dźwiga wielki ciężar, wielkie jarzmo na swoich ramiona. To jest całkowicie jasne, ale w przeciwieństwie do wejścia, to po wychodząc z konfesjonału widzimy, że oni są uśmiechnięci i odciążeni. Gdy inni umieszczają nam ciężary, to Bóg jest tym, który zdejmuje je rzadko do swojego widzimy, że nasz Bóg i nasz nauczyciel jest niezwykły. Wzywa właśnie takich ludzi mających
jarzmo utrudzonych i obciążonych. Jezus mówi, że chce podarować nam pokój, chce zdjąć brzemię, które sami dźwigamy, chce udzielić nam prawdziwego pokoju. A Jezus mówi, abyśmy wzięli nasze jarzmo, abyśmy dźwigali Jego ciężary, nasze. Widzimy, że życie bez krzyża, bez ciężaru jest niemożliwe. Jego krzyż jest dużo lżejszy niż te, które sami umieszczamy na swoich ramionach w życiu. Gdy Jezus mówi o jarzmie, nie mówi, że będzie łatwo. On mówi, że zawsze będzie z nami i że bez przerwy będzie nam pomagał w naszym życiu. W naszym chorwackim wydaniu Biblii przed tym tekstem jest jedna piękna nazwa, wezwanie do utrudzonych. Nasze szczęście wieczne to szczęście nie możemy sami osiągnąć i nie możemy zdobyć bez Boga. My tutaj w Medjugorju czcimy Maryję jako Królową Pokoju i właśnie pokój jest głównym z orędzi słów, które najczęściej są powtarzane w jej orędziu. Wzywa nas do pokoju, który ma zapanować między Bogiem i ludźmi. I gdy tu jesteście w Medjugorju, szczególnie gdy będziecie spędzali czas w ciszy i skupieniu podczas Eucharystii i adoracji, postarajcie się zobaczyć, co odbiera wam pokój, jakie rzeczy, jakie osoby przynoszą wam niepokój zamiast pokoju. Starajcie się być jak najbliżej Boga, w pełni przybliżyć się do Niego i powoli przyjdzie pokój do naszego życia. Bóg jest tym, który przynosi pokój, ale również wymaga od nas, abyśmy przynosili pokój do życia innych ludzi. W innym miejscu, gdy wysyłał swoich uczniów, to pierwsze powiedział, by ludziom mówili pokój temu domowi. Jeżeli ktoś jest przyjacielem pokoju w tym domu, to pokój pozostanie w nim. Jakie piękne słowa, być przyjacielem pokoju, być nosicielem pokoju, tak jak Jezus mówi, błogosławieństwa. Widzimy, jak w dużej części to od nas zależy, czy pokój pozostanie w naszym życiu, a to zależy od tego, czy przyjmiemy Boże przesłanie. Może my niestety nie możemy przynieść pokoju na świat, czy pokoju do życia innych ludzi. To niestety nie jest w naszej mocy, ale to, co możemy, to możemy chronić pokój w naszym życiu i naszym sercu. To znaczy chronić Boga w naszym życiu. Zachowywać pokój w swojej rodzinie, w swojej miejscowości, wspólnocie. Odsuwać ze swojego życia, szczególnie z rodziny, wszystkie te rzeczy, cechy, które tworzą niepokój i rozłam. I na początku chciałbym krótko wspomnieć przykład naszego świętego ojca Franciszka. Podczas jednej modlitwy prosił, aby on uczynił go bronią swojego pokoju. Ważnym jest, aby modlić się o pokój w swoim życiu, ale również, by modlić się o pokój na świecie. Mówią ci, którzy pisali o jego życiu, mówią, że Franciszek rozpoczynał swój dzień, Pan podarował Tobie pokój. To jest wyrażenie, które możemy wykorzystywać w naszych relacjach międzyludzkich, abyśmy tak jak Franciszek i jak uczniowie Chrystusa rozpoczynali nasze rozmowy z tym pozdrowieniem pokoju. I abyśmy, tak jak Franciszek, byli ludźmi pokoju, ale abyśmy mieli pokój w naszym życiu, byśmy trwali w pokoju z Bogiem i dopiero wtedy będziemy innym podarować prawdziwy pokój. Niech Pan podaruje wam swój pokój. Amen.